Pytacie czasem, czemu tak cenię Mazdę? No to zobaczcie. W czasach, gdy wszyscy odchodzili od diesla na rzecz benzyny, Mazda pokazała benzynowego diesla. W czasach, gdy wszyscy kombinują, jak z mocarnego 1.4 zrobić 1.0, Mazda pokazała 3-litrowe 6 cylindrów. A w czasach, gdy wszyscy odchodzą od benzyny na rzecz elektryków, Mazda do elektryka dołożyła spalinówkę. I to nie byle jaką, bo jest to silnik wankla. Chociaż to pewnie nie tak, jak myślisz. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. A może po jednym z ostatnich filmów powinienem powiedzieć: cześć, z tej strony Kamil z Automotovloga, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Czy zostanie tak, czy będzie jakaś wasza ksywa, to się jeszcze okaże, ale do rzeczy. Otóż siedzę za kierownicą Mazdy MX-30 REV, że pozwolę sobie to tak wymówić po polsku. I to jest samochód, który, gdy wszedł na rynek, był dziwny, a teraz jest jeszcze dziwniejszy. A może jak kto woli, powinienem powiedzieć bardziej wyjątkowy, albo bardziej specyficzny. I już tłumaczę, o co chodzi. Ale najpierw mam dla was 20% rabatu na raport Car Verticala. Po co komu taki raport? No to zobaczcie, czego możemy się z niego dowiedzieć, szukając samochodu używanego na podstawie tej Mazdy 6. Co prawda zgadza się tutaj stan licznika, ale zobaczmy uszkodzenia. I nie dość, że było ich bardzo dużo, szacowany koszt naprawy przekroczyć mógł 40 tysięcy złotych, no to zobaczmy zdjęcia. Lecimy dalej z kolejnym samochodem i oho, co my tu mamy? 233 tysiące, potem 186. 273 tysiące, potem 182. Ja za takie samochody, nawet nie wychodząc z domu, na pewno bym podziękował. Z raportu dowiecie się całej masy innych rzeczy i przypominam raz jeszcze, klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, kupicie go 20% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. No bo zobaczcie, z reguły historia napędu danego samochodu, danego modelu wygląda w taki sposób, że był sobie spalinówką, potem dołożono baterie, akumulatory i w zależności co tam wrzucono, stał się miękką hybrydą, albo pełną hybrydą, albo nawet pluginem. A potem finalnie stawał się pełnym elektrykiem. MX-30 weszło na rynek jako pełny elektryk i po chyba 3 latach Mazda dołożyła do niego silnik spalinowy, czyli poszli w odwrotnym kierunku. Nie dość, że dołożyli silnik spalinowy, to ten silnik jest silnikiem wankla. Ale żeby tego też było mało, to ten silnik nie ma żadnego bezpośredniego połączenia z kołami. Krótko mówiąc, ten silnik w żadnym momencie tych kół nie napędza, jest tylko takim generatorem energii dla silnika elektrycznego. Zamieszane? Zamieszane. Pytanie, jak to się przekłada na rzeczywistość, na jazdę, po prostu na codzienność. I o tym też za chwilę sobie oczywiście pogadamy, ale może zacznijmy od nadwozia, od bryły tego samochodu i wszystkiego, co się z tym wiąże, bo już to może sprawić, że do tych kwestii silnikowych w ogóle nie dobrniecie. Także zaglądamy do bagażnika. A ten oferuje 311 litrów i tu akurat moim zdaniem jest bardzo ok. Oczywiście musimy pamiętać, o jakiego rozmiaru aucie mówimy, ale ja mam takie wrażenie, że tych litrów tutaj faktycznie jest nawet więcej niż na papierze i moim zdaniem bagażnik jest akurat dość mocną stroną tego samochodu. Natomiast nie da się w żaden sposób pominąć kwestii otwierania drzwi. Czegoś, co jest w samochodach normalne i nikt na to nie zwraca uwagi. Ale po pierwsze, żeby dostać się na kanapę tego samochodu, trzeba najpierw otworzyć drzwi kierowcy, a dopiero potem drzwi, które prowadzą nas właśnie na tę kanapę i do tego otwierają się, że tak powiem, pod wiatr. Wygląda to kapitalnie, szczególnie dla tych, którzy patrzą na nas z zewnątrz, bo to jest coś fajnego. Ten samochód jest przez to taki, nie wiem, radosny, jest taką zabaweczką, jest czymś innym, zwraca na siebie uwagę. Ale po drugim, trzecim skorzystaniu, gdy zaczyna już w grę wchodzić taka codzienna praktyka, no to powołam się na swój wczorajszy przykład. Potrzebowałem podwieźć córkę w jakieś miejsce, odebrać, zawieźć, znowu gdzieś tam zawieźć. Było to w takim bardzo ruchliwym miejscu. Ona musiała szybko wyskoczyć, z samochodu wskoczyć. I problem jest taki, że żeby ona stamtąd mogła wyjść, to ja muszę otworzyć drzwi i odpiąć pas, bo ona inaczej nie wyjdzie. I to, jeśli miałby ktoś jeździć z tyłu często, jest naprawdę mega niewygodne. Fajnie, że siedząc z tyłu można sobie fotel kierowcy elektrycznie czy przesunąć cały do przodu, czy samooparcie, bo to bardzo pomaga na przykład przy wysiadaniu. To jest super, ale te drzwi... Powiem tak, moim zdaniem ten samochód przez konstrukcję drzwi wsiadania-wysiadania może nie, że nie jest dla 3 czy 4 osób. Ja na pewno nie poleciłbym go dla więcej niż 2 osób. 2 osoby ok. Jakieś wrzucanie z tyłu rzeczy spoko, ale takie właśnie na przykład podwożenie do szkoły, gdzie często taki drugi samochód, tym bardziej elektryczny,
No powinien służyć takim celom. Mnie pod tym względem było niewygodnie i naprawdę polecam to sprawdzić, jeśli ten samochód Was na wstępie już zauroczył. Bo to tu może się okazać różnie. Także to tyle odnośnie tej tylnej części. Naprawdę to sprawdźcie, a teraz przeskakujemy do przodu. No i tutaj jest po prostu jak w Mazdzie. Czyli naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mimo, że mamy tu jakieś ekologiczne materiały i tak dalej. Mówiłem o tym przy pierwszym teście MX-a, jak chcecie to obejście. Nie będę tego wszystkiego może bardzo rozwijał. To jest prawdziwa Mazda, mimo takich pewnych obaw, które możemy mieć. Samochód elektryczny albo prawie w pełni elektryczny. Naprawdę jakość tego wszystkiego, miękkość, zapach, to jak się czujemy w tym samochodzie, to jest taka prawdziwa Mazda. I tak samo jak w tej prawdziwej Mazdzie, jeśli w ogóle można tak mówić, obsługujemy ekran, który w tym momencie nie jest dotykowy, obsługujemy go tym pokrętłem. Ja zauważałem, że dla części osób, inaczej, część osób się tego boi. No bo jak ja będę jechać i tutaj coś kręcić? Po pewnym czasie to się staje tak intuicyjne, tak wchodzi w nawyk, w krew, że naprawdę się tego nie bójcie, tylko trzeba po prostu jeździć, przyzwyczaić się i to jest super. Natomiast coś, co mnie zaskoczyło, to mam tutaj Android Auto i on działa po kablu. Gdzie w Mazdach nowych już działa bezprzewodowo, więc tak średnio, ale powiem Wam, że jak już może mówię o jakichś wadach, jest tutaj inna rzecz, to jest pierdoła, ale wkurza mnie niemiłosiernie. We wszystkich Mazdach. Jak można, szczególnie przy skrzyni automatycznej, robić autohold, który trzeba za każdym razem po włączeniu samochodu no, uruchomić, nacisnąć, włączyć. Po co? Mazda. Przecież jak ktoś ma skrzynię automatyczną i ma autohold, to ma go po to, żeby go używać cały czas. Po co trzymać nogę na hamulcu na światłach? Więc go cały czas włączamy. To powinno być tak, raz włączam i dopóki tego nie wyłączę, to to działa. Ogarnijcie to w końcu. Na pewno oglądacie w centrali, mówię o tej japońskiej mojej firmy. Ogarnijcie to w końcu. Nie wiem, może stwórzmy hashtag. Mazda, ogarnij autohold. Podkreślam, to jest naprawdę pierdoła, ale ja chciałbym, żeby to już było zrobione tak, jak być powinno, bo te samochody są przefantastyczne i takich niedoróbek być nie powinno. Ale dobra, lecimy dalej. Tak na szybkości tylko powiem o tym miejscu, bo mówiłem to już w pełnym teście, ale może ktoś nie widział. Klimatyzację obsługujemy przy pomocy tego ekranu i możemy to robić zarówno dotykowo, jak też przy użyciu przycisków. Także to jest bardzo proste. Inaczej, na pewno trzeba się do tego trochę przyzwyczaić, ale potem staje się to proste i wygodne, mimo tego dotykowego, ale też standardowego przy użyciu przycisków obsługiwania. Fotele są natomiast, mam wrażenie, że dość specyficzne. Na pewno sprawdźcie, czy długość siedziska Wam odpowiada. I nie wiem, jak czułbym się po przejechaniu 600 km na raz, ale ja tym samochodem nigdy tylu kilometrów na raz nie przejechałem i nigdy tylu pewnie nie przejadę. Zaraz tłumaczę, dlaczego. W każdym razie pozycja za kierownicą jest bardzo ok. To, co Mazda robi świetnie, w zasadzie w każdym samochodzie, ten podłokietnik po lewej stronie i po prawej są na tej samej wysokości, czyli jak gdzieś jedziecie, trzymamy ręce równo, a nie jakoś tak, że potem nie wychodzimy z samochodu idąc w ten sposób. To jest wszystko na tym samym poziomie i to jest świetne. Zegary są bardzo proste i bardzo czytelne, ja to na przykład bardzo lubię, ale one nie mają miliona ustawień, więc jak lubicie się bawić czymś takim, dopasowywać kolory, jakieś tutaj mieć rzut mapy, to tego tutaj nie ma, więc to sobie po prostu sprawdźcie, bo może na przykład coś takiego chcielibyście mieć. No i taka rzecz, może to dziwne co powiem, ale ja zawsze zwracam na to uwagę. Mazdy mają fantastyczne kierownice, przynajmniej dla mnie fantastyczne. Ten materiał, takie poczucie, design, nie wiem jak to nazwać, ale ja zawsze jak wsiadam do tych samochodów, to uwielbiam trzymać kierownicę. I tak jest też tutaj. Ale dobra, wystarczy o tym wszystkim. Jeśli jeszcze jesteście ze mną, nie odrzuciły Was na przykład te drzwi, to przechodzimy do rzeczy w tym konkretnym wariancie najważniejszych, czyli silnik i jak to jeździ. No to tak, może najpierw cyferki, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu odpowiadający jedynie za produkcję prądu silnik spalinowy o pojemności 830 cm3 i uzyskujący moc 75 koni mechanicznych. Natomiast główną jednostką napędzającą koła jest oczywiście silnik elektryczny. Ma on moc 170 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy to 260 Nm, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,1 sekundy. Dobra, i tak to wygląda na papierze, a jak to się przekłada na taką codzienną jazdę, szczególnie ten silnik wankla, który de facto kół nie napędza. To powiem tak, jak macie naładowany w pełni samochód, bo w sumie to jest coś takiego jak po prostu plug-in i tak możemy, tak powinniśmy określać ten samochód. Czyli po prostu ładujemy sobie go z gniazdka i Mazda twierdzi, że powinniśmy przejechać wtedy 85 km. Może da się coś takiego zrobić, ja przejechałem bardziej 50,
Tylko ja też podkreślam po raz kolejny, ja nigdy nie jeżdżę elektrykami, pluginami, wszystkim co ma prąd, tak żeby walczyć o każdy kilometr, wyłączona klimatyzacja, wszystkie ekrany. Ja tak nie jeżdżę, jeżdżę tak samo jak każdą spalinówką, korzystam ze wszystkiego, nawet teraz mam włączoną klimatyzację i też jest zimno, bo mamy temperatury koło zera, także ja te 50 czy 55 przejechałem na samym prądzie. Po co jest natomiast silnik spalinowy? Ano po to, że Mazda MX, ta, która wyszła chyba 3 lata temu, miała no, tragiczny zasięg, jakieś 170 km realnie. Do miasta spoko, ale to potrafiło wkurzać, irytować, bo cały czas trzeba było ten samochód ładować. Tutaj, co prawda na samym prądzie przejedziemy te powiedzmy 60 km, tak się umówmy, ale przez to, że mamy silnik spalinowy, ten silnik wankla i 50-litrowy zbiornik paliwa, to dodaje nam to jakieś 600 km zasięgu, czyli w sumie mamy no niby 685, ale pewnie realnie gdzieś tak koło 600, tak się umówmy. Czyli tam 170, tutaj 600. Różnica ogromna, plus oczywiście różnica jest taka, że jak nam się wyczerpie prąd, no to mamy paliwo. Co do samego działania tego układu, nie usłyszycie teraz, ale na przykład teraz włączył się silnik spalinowy. On się włącza bardzo delikatnie, bardzo płynnie, nie ma tutaj żadnych szarpnięć. Słychać go i ja określiłbym ten dźwięk silnika wankla jako taki nietypowy. On nie jest lepszy niż taki standardowy silnik spalinowy, nie jest gorszy, jest specyficzny, jest inny. Trzeba to po prostu usłyszeć, no nie wiem jak to opisać. Jak będziecie jechali wolno, tak jak ja teraz, 39 na godzinę, to właśnie wtedy będziecie go słyszeć. Przy szybszej jeździe ja często nawet nie wiedziałem, czy on się włączył, bo tego po prostu nie słychać. Swoją drogą ten samochód jest naprawdę całkiem porządnie wyciszony, tyle że raczej nie służy do szybszej jazdy, więc w sumie przy takich prędkościach 160 nie wiem, ale też zaraz powiem dlaczego. Jeszcze tylko parę słów o spalaniu. I też mi jest ciężko powiedzieć w sumie, ile ten samochód spala, bo tutaj wszystko zależy od warunków. Możecie sobie przecież naładować całą baterię, jeździć na w sumie elektryku, ale silnik spalinowy będzie włączał się wtedy, kiedy na przykład szybko przyspieszamy, ruszamy, albo jedziemy właśnie bardzo szybko gdzieś tam po autostradzie, to on się czasami włącza. Przeważnie nie wiemy kiedy. I taka ogólna moja obserwacja jest taka, że możemy tutaj spalać litr, kiedy jeździmy głównie na elektryku, włącza się czasem spalinówka. Możemy spalać 5-6 litrów, kiedy to działa na przykład w mieście zamiennie, a możemy spalać 9, 10 albo i 12, jak jedziemy sobie na przykład w trybie charge, kiedy mamy rozładowaną baterię i silnik spalinowy doładowuje elektryka, tak to nazwę ogólnie. Więc to spalanie jest takie trochę ciężkie do podania. Natomiast zużycie energii. Ja cały czas jeżdżę na zużyciu 22-26 kWh. Więc tutaj też możemy sobie przeliczyć, ponieważ bateria, którą mamy w tym samochodzie, ma niecałe 18 kWh pojemności. Więc już samo to świadczy, że te 85 km, przynajmniej w takich warunkach i jeżdżąc normalnie, może być ciężko osiągnąć, ale z drugiej strony dla mnie to nie jest najważniejsze, jak mam tutaj też silnik spalinowy, bo ja na przykład pluginy bardzo lubię. Lubię też takich ludzi, którzy wyjeżdżają mi centralnie pod koła i jadą 17 na godzinę. Super. Także trochę podsumowując tę część, Mazda MX-30 REV dla mnie, przez to, że mamy tutaj ten silnik spalinowy, stała się, chyba znowu powiem słowo, którego nie ma, kupowalna. Taka, którą ja też mógłbym kupić, bo ja MX-a, tego zwykłego elektrycznego, na pewno bym nie kupił, bo to nie jest po prostu samochód dla mnie, ale coś takiego, na przykład jako drugi samochód, no staje się już naprawdę bardzo ciekawą, przynajmniej bardzo ciekawą propozycją. Natomiast znowu powiem, co w tym samochodzie moim zdaniem nie gra. Albo może być problemem. No to zobaczcie. To jest samochód do miasta. Czemu? Nie powiedziałem chwilę temu, podając dane techniczne i zawsze mówię o prędkości maksymalnej. Ale chciałem to podkreślić i dodać taką nutkę dramatyzmu. Wiecie, jaka jest prędkość maksymalna Mazdy MX-30? 140 na godzinę. Ja wiem, że w Polsce szybciej jeździć nie można, teoretycznie, ale też mieszkam w Polsce od 41 lat i parę razy na autostradzie byłem. No a może też ktoś jeździ na przykład po niemieckiej autostradzie, tak przyjmijmy. No i max 140. Samo to pokazuje, że to jest raczej samochód do miasta, plus gabaryty i tak dalej. Myślę, że tutaj się zgodzimy. No ale znowu idziemy dalej. Skoro to jest samochód do miasta, jest też prawie elektrykiem. Ale to prawie robi różnicę. Bo nie mamy tutaj zielonych tablic i nie możemy jeździć buspasem, nie możemy stawać w strefach płatnego parkowania za darmo. A to są naprawdę kapitalne plusy, takie wartości,
elektryków, za co ja je naprawdę cenię. Jeździłem nawet tym samochodem, gdzie wszyscy stali w korku, jabłus, pasik, pyk, nara. Zamiast jechać pół godziny, jechałem 4 minuty. To jest fantastyczne. Jak ktoś pracuje w centrum, ja czasami jeżdżę do centrum i zamiast płacić 40 zł, nie płacę nic. Mówią o jednym parkowaniu, a jak ktoś jeździ codziennie, no to można sobie policzyć. Czyli ten samochód w tej wersji stracił takie prawie że główne zalety elektryka do wykorzystania w mieście. Zyskał natomiast zasięg, który nie będzie mu za bardzo potrzebny, no bo on raczej w trasę jeździł nie będzie. Więc tak się nam trochę kółko zamyka, albo obracamy się w kółko i nie wiem, jak to podsumować. I myślę, że to może być takim czymś ograniczającym tę bazę potencjalnych klientów. Natomiast, jeśli na przykład te bus pasy czy parkowanie w centrum nie są dla Ciebie ważne, bo nie wiem, nie mieszkasz w tak dużym mieście, nie masz bus pasów, nie płacisz w centrum, a potrzebujesz samochód do miasta, nie potrzebujesz codziennie wrzucać kogoś do tyłu. No brzydko powiedziałem wrzucać, ale wiecie, o co chodzi. Chociaż tutaj w sumie to wrzucać może nawet bardziej pasuje. I to na przykład miałby być drugi samochód, czy pierwszy samochód, nie wiem, dla żony, dla singla, nawet dla dwójki osób. To ja uważam, że na pewno ten samochód sprzedawał się super nie będzie, ale że to będzie jeden z najbardziej niedocenionych samochodów tego typu do miasta. Ten samochód jest inny. Jeśli to lubisz, to naprawdę zwróć na niego uwagę. Taka moja rada. On jest zwinny, on jest pocieszny, on się świetnie prowadzi. Znajdźcie mi samochód w tej klasie, który właśnie prowadzi się w ten sposób. To zawieszenie jest dość sztywne, to też trzeba lubić, jak to w Mazdach, ale dzięki temu prowadzenie, mimo że mamy tutaj, inaczej, na papierze 170 koni, brzmi super. 9.1 może nie brzmi super, na co dzień do miasta ok, na pewno nie jest to demon prędkości, ale ten samochód naprawdę potrafi dać radość z jego prowadzenia. A to też nie jest dzisiaj taka oczywistość. On nawet daje, moim zdaniem, radość z patrzenia na niego. Może ten tył najpiękniejszy nie jest, że tak powiem delikatnie, ale jest inny. Nie da się go pomylić z kolejną Skodą. On ma swój charakter, on ma swój, nawet powiem trochę jak kiedyś Subaru, taki wdzięk w swojej brzydocie. Nie wiem, czy powinno się używać słów brzydota w przypadku Mazdy, bo te samochody są przepiękne, ale ten tył jest specyficzny, szczególnie pod takimi różnymi kątami. Przy czym na przykład dla mnie, tak jak powiedziałem, on jest tak brzydki, że aż ładny. Ja lubię samochody inne na ulicy. Nie chciałbym, żeby jeździły same Passaty i Octavie. Więc dla mnie to też jest taka kolejna wartość, że masz coś innego. Czy natomiast to będzie samochód dla Ciebie? No to tak jak powiedziałem, weź przede wszystkim pod uwagę to wchodzenie na tylną kanapę, bo bagażnik jest naprawdę ok. No i kwestię, czy po prostu wykorzystasz i jak wykorzystasz ten napęd, ten silnik Wankla, który, tak jak zacząłem, nie jest pewnie tym, czym wiele osób spodziewało się, że może być, jak usłyszeli, że silnik Wankla wraca do Mazdy, ale moim zdaniem jak na dzisiejsze czasy, gdzie wszystko staje się albo już w pełni elektryczne, albo ma to 1.0, to coś takiego innego, przynajmniej u mnie, wywołuje naprawdę banana na twarzy. Na koniec oczywiście nie może zabraknąć naszego ulubionego pytania, czyli ile takie cacko kosztuje? Aktualnie ceny Mazdy MX-30 startują od kwoty 161 100 zł za wersję Primeline, aby dobić do 185 600 zł za wersję Edition R. Dajcie znać, czy takim samochodem już jeździliście, a jeśli nie jeździliście, a chcielibyście to zrobić, to zapraszam Was do Warszawy na Ursynów, do dealera, do Mazdy Bołtowicz. Tam chłopaki na pewno pomogą, wytłumaczą, użyczą, pojadą z Wami tym samochodem, zrobią wszystko, aby Wam ten samochód naprawdę przedstawić. Jak chcecie jakieś namiary, to zostawię w opisie do tego filmu, także naprawdę serdecznie zapraszam. I też zapraszam do ocenienia tego filmu, jeśli macie chwilę, jeśli chce Wam się to zrobić. Tak samo do subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A będzie teraz dosyć dużo materiałów, myślę, że naprawdę fajnych, także warto sobie kanał zasubskrybować. I co? Widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!